Dzień dobry, przed mikrofonem Borys Kozielski, a słuchasz podcastu, w którym testuję urządzenia i aplikacje, które mogą być przydatne podczas produkcji podcastów. Dzisiaj kolejny test telefonu, tym razem jest to dość nowy telefon Redmi 3, mało używany i dosyć nowoczesne to urządzenie. To jest taki tani aparat, ale bardzo nowoczesny. W tej chwili trzymam telefon normalnie przy uchu, nagrywając na aplikację TapeTalk, którą musiałem zainstalować, dlatego że ten telefon nie ma wbudowanego żadnego rejestratora dźwięku. Przynajmniej nie znalazłem go, może gdzieś jest ukryty jakoś głębiej. W każdym razie w ten sposób to nagrywam. Bezpłatna wersja tego oprogramowania, oczywiście w opisie do audycji będzie link do pobrania tej aplikacji również. W tej chwili mówię na wprost ekranu i to jest druga część tego testu. Tak słychać, jak mam przed sobą ekran w odległości około 15-20 cm. A teraz położyłem telefon na stole przede mną i jest w odległości około 30 cm ode mnie. I po prostu w ten sposób nagrywam to, co mówię. Nagrywam w takim zwykłym pokoju, bez specjalnych wygłuszeń. No ale pogłos jest taki, jak słyszycie. Teraz mówię bezpośrednio do mikrofonu, który podejrzewam, że jest umieszczony w dolnej części tego telefonu. Z tego, co słyszałem wcześniej, dosyć głośno się nagrywa, więc będę starał się mówić może troszkę ciszej. No i teraz skomplikowana operacja, mianowicie podłączę zestaw głośnomówiący. Też warto wiedzieć, czy aplikacja się wyłączy, czy coś się złego stanie podczas tego podłączania, więc teraz wkładam wtyczkę. Zatrzymało czy nie? Jak słyszeliście przed chwilką, to podłączenie nie udało się, więc generalnie to już nie pierwszy raz, kiedy coś się wykrzaczyło podczas podłączania zestawu głośnomówiącego w trakcie nagrania. Więc generalnie zalecam, żeby nie robić tego, to znaczy w trakcie nagrania nie podłączać zestawu głośnomówiącego, podłączyć go przed nagraniem albo rozpocząć nowe nagranie, tak jak ja to właśnie w tej chwili zrobiłem. Ten zestaw słuchawkowy iPoda w tej chwili mam przed sobą w odległości jakichś 4 cm, 5 od moich ust i w ten sposób on właśnie tak nagrywa. Teraz założę go na szyję, tak jakbym normalnie korzystał z niego. Chwilkę to zajmie. Jak włożę słuchawki do uszu, to oczywiście tutaj nic nie słychać, więc położę je po prostu za sobą i to jest kolejna pozycja mikrofonu z zestawu słuchawkowego iPhone'a podłączonego do tego telefonu, który testuję w tej chwili. No i tak właśnie słychać to nagranie. A teraz jeszcze ostatnia pozycja, czyli położę go przed sobą na stole w odległości 20-30 cm. Tak właśnie słychać to nagranie. No to już wszystko. No, powiem Wam tylko jeszcze, że ten program TapeTalk nie umożliwia najwyższej jakości nagrania w tej darmowej wersji. Jeśli macie ochotę, to poszukajcie innego programu do nagrywania. W przyszłych podcastach, w przyszłych audycjach będę go oczywiście testował. A teraz jak zwykle zapraszam do wysłuchania tej samej audycji, tylko z troszeczkę poprawioną jakością dźwięku w programie Adobe Audition. Dzień dobry, przed mikrofonem Borys Kozielski, a słuchasz podcastu, w którym testuję urządzenia i aplikacje, które mogą być przydatne podczas produkcji podcastów. Dzisiaj kolejny test telefonu, tym razem jest to dość nowy telefon Redmi 3, mało używany i dosyć nowoczesne to urządzenie. To jest taki tani aparat, ale bardzo nowoczesny. W tej chwili trzymam telefon normalnie przy uchu, nagrywając na aplikację TapeTalk, którą musiałem zainstalować, dlatego że ten telefon nie ma wbudowanego żadnego rejestratora dźwięku. Przynajmniej nie znalazłem go, może gdzieś jest ukryty jakoś głębiej. W każdym razie w ten sposób to nagrywam. Bezpłatna wersja tego oprogramowania, oczywiście w opisie do audycji będzie link do pobrania tej aplikacji również.
W tej chwili mówię na wprost ekranu i to jest druga część tego testu. Tak słychać, jak mam przed sobą ekran w odległości około 15-20 cm. A teraz położyłem telefon na stole przede mną i jest w odległości około 30 cm ode mnie. I po prostu w ten sposób nagrywam to, co mówię. Nagrywam w takim zwykłym pokoju, bez specjalnych wygłuszeń. No ale pogłos jest taki, jak słyszycie. Teraz mówię bezpośrednio do mikrofonu, który podejrzewam, że jest umieszczony w dolnej części tego telefonu. Z tego, co słyszałem wcześniej, dosyć głośno się nagrywa, więc będę starał się mówić może troszkę ciszej. No i teraz skomplikowana operacja, mianowicie podłączę zestaw głośnomówiący. Też warto wiedzieć, czy aplikacja się wyłączy, czy coś się złego stanie podczas tego podłączania, więc teraz wkładam wtyczkę. Się zatrzymało, czy nie? Jak słyszeliście przed chwilką, to podłączenie nie udało się, więc generalnie to już nie pierwszy raz, kiedy coś się wykrzaczyło podczas podłączania zestawu głośnomówiącego w trakcie nagrania. Więc generalnie zalecam, żeby nie robić tego, to znaczy w trakcie nagrania nie podłączać zestawu głośnomówiącego, podłączyć go przed nagraniem albo rozpocząć nowe nagranie, tak jak ja to właśnie w tej chwili zrobiłem. Ten zestaw słuchawkowy iPoda w tej chwili mam przed sobą w odległości jakichś 4 cm, 5 od moich ust. I w ten sposób on właśnie tak nagrywa. Teraz założę go na szyję, tak jakbym normalnie korzystał z niego. Chwilkę to zajmie. Jak włożę słuchawki do uszu, to oczywiście tutaj nic nie słychać, więc położę je po prostu za sobą i to jest kolejna pozycja mikrofonu z zestawu słuchawkowego iPhone'a podłączonego do tego telefonu, który testuję w tej chwili. No i tak właśnie słychać to nagranie. A teraz jeszcze ostatnia pozycja, czyli położę go przed sobą na stole w odległości 20-30 cm. Tak właśnie słychać to nagranie. No to już wszystko. No, powiem Wam tylko jeszcze, że ten program Tape Talk nie umożliwia najwyższej jakości nagrania w tej darmowej wersji. Jeśli macie ochotę, to poszukajcie innego programu do nagrywania. W przyszłych podcastach, w przyszłych audycjach będę go oczywiście testował. I to już wszystko w tym teście. Jeśli masz ochotę na odsłuchanie innych testów, to zapraszam Cię na stronę blog.podcasty.info. Można, najwygodniej byłoby, żebyś się zapisał po prostu na subskrypcję podcastu w iTunes albo używając Androida. W Androidzie używam takiego programu Podcast Addict. Więcej informacji o subskrybowaniu i czytnikach podcastów na stronie podcasty.info na podstronie Słuchaj. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.